Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj porada, jak z IP naszego użytkownika wyciągnąć informacje o jego lokalizacji, a na początku też w ogóle jak wziąć IP naszego użytkownika. Więc będziemy potrzebowali do tego dwóch pluginów. Przejdźmy do zakładki Plugins i wpiszmy sobie IP. Wtedy nam wyświetli się tutaj plugin od Bubble z wyciąganiem IP, więc instalujemy go sobie, jest darmowy. Oraz drugi to będzie IP Geo i on pozwoli nam z IP wyciągnąć adres naszego użytkownika. Też widać, że jest darmowy. No już nie jest zrobione przez Umana i przez Bubble, ale jest zrobione przez Uman Małpa IPinfo.io, więc go też instalujemy. Mamy dwa pluginy. Na początku wykorzystajmy sobie ten plugin od Bubble, który po prostu wyciąga nam informacje o IP naszego użytkownika. Żeby to zrobić, bierzemy sobie na przykład tekst, dynamiczne dane, get data from an external API i tu wyciągamy sobie get current user's API address. To pozwoli nam wyciągnąć informację o IP naszego użytkownika. Więc sobie coś takiego biorę, to jest moje IP i następnie możemy też wykorzystać to IP w tym drugim pluginie do tego, żeby z IP wyciągnąć nasz adres. Więc znowu biorę tekst i wrzucam sobie tutaj dynamiczne dane. Get data from an external API. Biorę teraz IP info, get geo from IP. To nam wyciągnie informację o adresie. I tutaj w IP wrzucam też kolejne. Get data from an external API, aby wyciągnąć informację z naszego tego pierwszego pluginu od Bubble o IP naszego użytkownika. Więc robię close i tutaj w te IP wrzucam to, co to IP naszego konkretnego użytkownika. Jak gdzieś się zalogujemy. I zobaczcie, tutaj mamy adresy i mamy kilka opcji do wyciągnięcia, więc sobie wyciągnijmy to wszystko. Biorę teraz ten element, duplikuję i niżej będziemy wyświetlali sobie kolejne rzeczy. Więc kilka razy sobie to zduplikuję. OK. Wstawię layout tej strony na column, aby mi się to wszystko ładnie wyświetlało. Nie wiem, czy jeszcze będę musiał to duplikować. Mamy tak, IP i pozmieniamy sobie IP, zmienimy tutaj city, tutaj mamy jeszcze region, mamy country, mamy jeszcze York, mamy ORG i postal. Więc wyświetlimy sobie tutaj wszystkie opcje, które daje nam ten plugin, zróbmy preview, zobaczmy jak to wygląda. Więc mamy nasz IP i znowu jeszcze raz jest IP wyświetlony. Gdańsk, Pomerania. No nie jestem w Gdańsku, więc widać nie za dobrze to działa. Mam wektrę, więc pewnie po prostu Bubble wyciągnął IP jakiegoś serwera, który mojego dostawcy internetu i stąd podaje taki adres, więc jak widać to nie działa za dobrze. Możemy to sugerować zatem naszemu użytkownikowi jako hej, czy to jest twój adres domowy i podać mu właśnie taki adres i tak dalej i pokazać też na mapie, ale jak widać to nie działa idealnie i IP jest trochę błędnie wyciągane, bo to tak naprawdę nie jest moje IP, ja nie jestem tak naprawdę w Gdańsku, ale jak mamy coś takiego, możemy zasugerować użytkownikowi hej, czy to jest twoja lokalizacja aktualna, jeżeli tak, no to tam zatwierdź, a jeżeli nie, to wybierz jakąś inną na mapie, więc można działać dobrze jako sugestia. Teraz jeszcze pytanie, możemy wyświetlić to sobie na mapie, więc dodam mapę. Map jest tutaj. Tutaj będziemy potrzebowali jakiś adres i możemy użyć do tego search boxa. Tutaj jest search box. OK. I w ten nasz search box wrzucimy sobie default value, to co jest w naszym, tutaj wykorzystywaliśmy w naszym text boxie, więc default value ustawimy get data from an external API. Znowu bierzemy ten plugin drugi, który wyciąga adres z IP. W IP wrzucimy plugin od Bubble z wyciąganiem IP-ka. OK. I tutaj wrzucimy sobie YOK. Więc ten YOK nam wyciągnie dane naszego użytkownika. Default value. I w tym naszym search boxie zmienimy sobie Geographic Places, więc nam wyciągnie coś z po prostu miejsc, jakieś adresy i następnie w mapie bierzemy sobie marker, adres i wyciągniemy to, co jest w naszym searchboxie, czyli searchbox a value. Zróbmy preview i zobaczmy, jak to wygląda. Więc mamy ustawione i zobaczcie, wyświetla nam się od razu na Gdańsk, powzięło sobie z IP ten adres Pomerania, wrzuciło go tutaj i tu wyświetliło później na mapie.
To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę. Zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!